W dzisiejszym filmie do wygrania jest ten skin. Jeśli chcesz go zdobyć, zostaw suba z dzwoneczkiem, łapkę w górę pod filmem, napisz komentarz i użyj kodu Croxy na stronie CSGO Skins. Powodzenia! Witam widza bardzo serdecznie, jest to oczywiście Croxy, bitwa na Tiger Tuffy na sam początek. Liczymy oczywiście, że uda nam się zdobyć jakiegoś tutaj właśnie karambicika Tiger Tuffa. 3200 zł koszt tej bitwy. Nawet jak nam się nie uda, to mamy jeszcze trochę w balansie, no ale tutaj widzę, że zaczynamy bardzo dobrze, bo już w trzeciej skrzyni tego karambita udaje nam się dostać. No bardzo spoko, oczywiście przypomnę o konkursie na początku filmu na skina. Jak wrócę do domu, to będzie dalej kalendarz, więc póki co będziemy takie normalne skiny rozdawać. Tak co odcinek, oczywiście jak chcesz wygrać, no to sub dzwonę, łapę w górę pod filmem, komentarzy, dąż na Discorda. Jeżeli kod Croxy na CSGO skinsie, jak osobą pełnoletnią jesteś, wystarczy, zalogujesz się z linku zapisu, możliwe oczywiście magiczny plusik, no i wpisz oczywiście kod Croxy przez 2x. I wtedy otrzymasz sobie skrzynkę na start za free. No i oczywiście dodatkowo 10% więcej, przez każdą wpłatą możesz sobie oczywiście tego kodu użyć i 10% więcej zyskać za każdą oczywiście razem. Mamy 10 koła prawie, no udało się tutaj, nie powiem, że nie. Dlatego, no jak się udało tam, to ja bym spróbował ze skrzynką Royal, w sztukach na przykład 5, 3150 zł. Jest to bitwa dość spora, jak tutaj na drugą bitwę, biorąc pod uwagę, że film ma no, dopiero pewnie z półtorej minuty, więc my już tutaj lecimy, no, wysoko, tak? Zobacz, pierwsze otwarcie po AWP-ie Wildfire. Okej, próbujemy dalej. No nie są to dropy jakoś mega niesamowite, nie są też mega tragiczne. No ta emeczka minimal wear, no jakby faktory ją mówią, no to okej, no ale tutaj no... No niestety na minus. Tutaj ostatnie otwarcie też, no ten DM plus 1000 zł, to nie jest to czego szukamy. No ale taki Falchion, no właśnie, 400 zł zwracamy to dwie skrzynki. Więc jeżeli nam by się udało to wygrać, zobaczmy te rękawice, okej, no jest 1000. Myślałem szczerze, że troszkę więcej będą kosztować, no ale dobra, mamy już ponad 11 tysięcy, więc idzie dobrze, tak? Odpuśćmy może battle teraz, bo kurczę, łapię się na tym, że trochę za dużo tych battle wam robię. W sensie, nie wiem czy wy narzekacie, nie wiem czy chcecie więcej battle, czy po prostu czasem zakręcić normalnie skrzynką, no daj znać w komentarzu, tak? To ja się dostosuję dla widza. Chromatic Aberration, Akashtasinon Revolution, 408 zł, no jest to minus. Fajnie, że tutaj jest promocja taka na tą skrzyneczkę, więc poprzeklikuję parę, może akurat uda nam się zrobić coś tutaj z topu. Było blisko rękawica, no niestety nie. Kurczę, tutaj często lecą wbrew pozorom rękawice te właśnie. One też troszkę kosztują, ale póki co, no właśnie, no, ostatnie pary sobie machnijmy. No i nie ma nic tak naprawdę wartościowego, więc odpuszczamy tą skrzynkę. I może otworzymy sobie... Nie wiem, czy tego ametysta chcę otwierać, no ale dobra. Jeden dla widza, uznajmy, ok? No, no nie jest jeden dla widza. Panie CSGO Skins, jeszcze bardzo bym prosił. Fajnie to wszystko, że zostało wprowadzone nowe rzeczy, tutaj nowa zmiana. I nowa jest, znaczy nie animacja, ale... Uuu, karambicik, dzień dobry. Jest nowy wygląd skinów już zaktualizowany, no tutaj też bardzo ładnie to wygląda. Ale jedną rzecz jeszcze bym chciał. Jak się klika skrzynkę na normalnym, to żeby od razu jak się kliknęło tutaj właśnie ten piorunek, żeby przyspieszyło, to żeby od razu, wiesz, przyspieszyło, nie? To było spoko. Myślałem, że do tego Ursusa doleci, ale tutaj, no, okej. Zachowanie bardzo, no, nie podoba mi się. Spróbujmy trochę eventowych tokenów wyfarmić. 128 zł, jest otwarcie na plus. 65, 107, no. No, tutaj. Nie wiem, czy zdobywanie takiej ilości tokenów kosztem tego, że wychodzimy na minus. No nie wiem, czy jest to zbytnio opłacalne tutaj dla mnie. No chyba póki co nie. No w tym momencie chyba zjedziemy już poniżej 10 koła. No właśnie, gdzieś tam kałach ratuje. No bitewkę jakąś bym tutaj machnął tak naprawdę. Chodzi za mną ta jakaś bitewka fajna. Na przykład na skrzynkę luksury jest skrzynka dwóch, nie będzie anarchia. I rękawice i na koniec ametyst. 2300 zł. Weźmy na 3 osoby i weźmy underdoga teraz. No nie wiem, coś mam przeczucie, że underdog może w końcu okazać się dla nas szczęśliwy. Więc rzucamy bota jednego i sam mu się wylosował, kolejny i leci. Zobacz, 5 skrzynek, underdog, liczymy oczywiście na jak najgorsze skiny. No, mogło być gorzej, w sensie mogło być lepiej, ale mogło być gorzej, tak? Ojejku, o właśnie, tego się obawiałem. No tutaj z tego ametysta coś musi tutaj sam polecić, bo jak nie...
no to będzie w pierdzie tak zwany, co? Chociaż póki co, to my byśmy wygrali, jakbyśmy normalnym ten trybem kręcili. No tak było. W ogóle i są trafi teraz najtańsze rękawice, jakie mógł trafić, jakie są chyba w grze. 250 zł takie, nie mam. No dobra, no zostaliśmy na dziurę, ale no ja mam jeszcze tutaj plan, tak? 7700. Kurczę, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, nie wiem, naprawdę. 6 skrzynek z haulem, 5040 zł, stary. No ja czuję, że to będzie bardzo zła decyzja, tak? No nie, takie mam przeczucie. No ale zobacz, mam nadzieję, że to przeczucie będzie się teraz mienić. Zobacz, 5 skrzynek jeszcze przed nami. No taka naklejka 1,7 zł kosztuje, więc delikatnie te straty mamy zrekompensowane. Ale nie wiem, czy przy takim... wszyscy, które wywalamy na te skrzynki, czy 5 tysięcy złotych, 6 razy 7, no to nie jest chyba pocieszające tak naprawdę, chyba co? To wartość, która nam tutaj spadnie z tych skrzynek, z tych naklejek. Zobacz, ostatnia skrzynka będzie teraz lecieć. I czy 5 tysięcy zostanie dosłownie tak obrzucone? No to na to wychodzi, stary. Nie, to jest najgorsza inwestycja dzisiejszego filmu. Naprawdę. No gorzej chyba być nie mogło, panie prowadzący, żeś się popisał. To może mamy tyścik, co? Coś takiego. 3 razy metys. Dobra, stary, jak ma mi zabrać, to niech zabierze, ale niech widz będzie miał fajną bitewkę do oglądania, tak? Rzucam bota jednego, rzucam drugiego i tutaj na środek i sam uratuję i zobaczmy. Trzy skrzynki metys. Proszę, jak najgorzej teraz dla mnie. Okej, no tutaj tylko ulegam temu spowi tak naprawdę. Poproszę dla Michaela jakąś kosę teraz. No, niekoniecznie tak. I ostatnia skrzynka. I rzuć mu kosę jakąś. I rzuć mu... złotych. No tak, no. Tak to wyglądało. Mogę sobie jeszcze 200 zakręcić. Jedną skrzynkę jakąś. Ale no, ja już mogę się z wami pożegnać. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się oczywiście jutro. 1% Tiger, tu 4 osoby. Nie będzie. Nie Andrew. Widzimy się jutro. Chodzi krok, czy oczywiście 10% więcej do każdej wpłaty. Polecam sobie skorzystać. Jak jesteś osobą pełnoletnią. No i skrzynka na start za free. Więc warto skorzystać. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się jutro. I zobaczmy. Może akurat się poszczęści? No tak, poszczęści się.